Tymczasowo nie mam dostępu do internetu. Jestem poza granicami Polski i nie mam dostępu do jakiejś sieci Wi-Fi, a wykupienie karty SIM wiąże się z zarejestrowaniem i różnymi takimi pierdołami. Czyli tak po polsku mówiąc, trzeba wykupić abonament sobie na kartę. Nie można tutaj pójść do supermarketu, kupić sobie zwykłą kartę SIM, dostać jakiś randomowy numer i dostać na start jakiś tam giga internetu. Tutaj tak nie ma, dlatego wpadłem na pewien pomysł, jak to zrobić. W tym filmie będę się z wami dzielił moimi przeczuciami i przeżyciami związanymi z brakiem internetu. Może dla niektórych się wydawać dziwne, że internet, co to ma być. Ale tak naprawdę cały mój biznes, cały YouTube, Facebook, odpowiadanie na komentarze jest związany z internetem. I tak naprawdę przez ten tydzień nie mam mnie na żadnym z tych portali i nie mogę z wami się kontaktować. Zaczynamy! Szkic. To jest jedyna aplikacja na moim telefonie, która nie potrzebuje dostępu do internetu, więc odkryłem w sobie duszę artysty. A tak poza tym bez internetu to tak nawet spoko się całkiem żyje. Zero powiadomień, zero takiego rozpraszania. Jak czasami siadłem na Facebooka, to tak pół godziny potrafiło zlecieć, teraz nic. Dość spokojnie. Tylko trochę żal mi właśnie tego YouTube'a i odpisywania na komentarze, sprawdzania statystyk. Tego mi najbardziej brakuje. Z tej smutnej okazji zaśpiewam wam piosenkę. Nazywa się Nie mam internetu. Nie mam dostępu do internetu. Nie mam dostępu do niego. Aj, da bololaj, aj, da bololaj. Nowe vlogi gąciarza czy najstata są dla mnie nieosiągalne. Aj da bololaj, aj da bololaj, aj da bololaj, laj, 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 laj. Chodzę smutny cały ranek, a później i poranek. Aj da bololaj, aj da bololaj, aj da bololaj, laj, 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 laj. Nowi widzowie i komentarze są dla mnie nieosiągalne. Aj da bololaj, aj da bololaj, aj da bololaj, laj, 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 laj. Nie mam dostępu do internetu, nie mam dostępu do niego. To już jest ostatni dzień bycia offline i czuję się bardzo taki wyluzowany, taki spokojny, jest wszystko ok. Ale gdy pomyślę na przykład o YouTubie i o takim biegnięciu dalej pod górę, tak rozwijaniu się, no to jestem tak okropnie w tyle. Nic nie oglądałem przez ten tydzień i tak czuję się taki odcięty. Nie wiem w ogóle jak się robi filmy. To może być dziwne uczucie, ale jakby wam to wytłumaczyć. To tak jakby nie jeść lodów przez na przykład miesiąc i zapomnieć jak one smakują. Tak samo jest ze mną. Bo teraz sobie oglądałem moje starsze filmy, które mam na kompie. I takie było wow, takie filmy robiłem, a teraz nawet nie wpadłbym na ten pomysł, żeby zrobić coś takiego. Spadła moja kreatywność. Ale naprawdę polecam zrobić sobie taki jeden dzień, na przykład odcięcia od internetu. Od całego telefonu, żeby się tak uspokoić może. A i piszcie w komentarzach, czy wam się podobała moja piosenka. Starałem się. Bardzo. Nara. I jeszcze pytania do Q i A poproszę. Nara.